Proszę bardzo. Niech ojciec to weźmie ze sobą. Co to? Szybciej, nie ma czasu, niech ojciec już idzie. Przejrzałem cię. Szybciej, no nie ma czasu, przecież nie wejdzie tam ojciec z gołymi rękami. Przejrzałem cię, synu. Ty chcesz tragedii. Jakiej znowu tragedii? Nędzny gracz. Młodociany produkcie szalonej idei. Ale co ojciec mi tu? Co, mam go zastrzelić? A może jeszcze ją i siebie, co? Skądże znowu? Przecież ja tylko żartowałem to na wypadek, gdy pojedę, bo nie wszystkiego się można spodziewać. Sprytny to sobie wymyśliłeś. Zdradzony mąż krwią zmywa hańbę. Gdzieś ty to wyczytał, w jakichś starych romansach. To ojciec mi insynuuje. Wiedziałem, że młodość ceni idę ponad życie, ale nie wiedziałem, że mój własny syn poświęci dla nich własnego ojca. Siadaj! Teraz porozmawiamy. Chcesz przywrócić świat do normy. Dlaczego? Nie pytam, twoja sprawa. I nie wtrącałem się w to, dopóki nie przebrałeś miary. Ale teraz dosyć! Tragedia. Tego ci trzeba. Tragedia, to ci jest potrzebne. Chcesz mnie zmusić do tragedii. Przydałaby ci się tragedia. Wiesz, co ci powiem? Jesteś ordynarny, brudny formalista. Nie zależy ci ani na mnie, ani na własnej matce. A najgorzej, że nie zależy ci nawet na sobie. Fanatyk! A jeżeli ja nie tylko dla formy... Ty nie lubisz Edka. Nienawidzę! Edek to konieczność. Edek to fakt. Nie można nienawidzić tego, co konieczne. Trzeba polubić. Polubić? I co, mam się z nim całować? A może ty masz Edypa? Jakiego Edypa? No kompleks Edypa. Byłeś u psychiatry? Nie. Znaczy, mama jest dobrze, no niczego sobie. No, ale to nie to. No, szkoda, przynajmniej by było wiadomo, czego się trzymać. Wobec tego jesteś jednak tylko formalistą. Nie jestem formalistą. Jesteś! Żałosnym i niebezpiecznym. Nie, znaczy może to tak wygląda, no ale już naprawdę dłużej nie mogę. Czyli jesteś egoistą. A ty niech ojciec nazywa to jak chce, ale ja muszę. Ale co by ci z tego przyszło, gdybyś mnie poświęcił? Coś by się dokonało. Tragicznie. Ojciec ma rację. Tragedia to jest wielka forma. Mocna. Rzeczywistość już by się z niej nie wymknęła. Bieda, tak sądzisz? Czy ty nie widzisz, że tragedia jest dzisiaj w ogóle niemożliwa? W jakim świecie żyjesz? Chcesz kogokolwiek wzruszyć? Widziałeś gdzieś jakieś katarzis ostatnio? Rzeczywistość przeżre każdą formę, nawet tragedię. Wiesz, co by z tego wyniknęło, nawet gdybym go zastrzelił? Coś nieodwracalnego, coś na miarę dawnych mistrzów. Farsa i nic więcej. Dziś tylko farsa jest możliwa. Stop. Dziękuję.